Ale pięknie wyglądasz. A, dziękuję. Czuję się wspaniale. Cześć, Magda. Antonina, cześć. Bardzo mi miło. Jak tylko ją zobaczyłam na wieszaku w przedpokoju, to wiedziałam, że to będzie ten ekstra wybór. Wyglądasz. Super, super pasuje i tak kolorystycznie, a w ogóle i stylowo. Te printy, te hafty krzyżykowe to były pierwotnie takie zgeometryzowane roślinne motywy. Naprawdę? Tak. No to tym bardziej. Genialny jest ten wzór i genialne są te kolory. A się cieszę, ale pięknie wyglądasz. Bardzo dziękuję. Miło Cię poznać. I Ciebie. W ogóle to jest niesamowite, bo tak na dobrą sprawę w jakiś sposób towarzyszysz mi od kilku miesięcy w życiu codziennym. Przez właśnie to, że noszę Twoje ubrania. Tak. O to mi właśnie chodziło, żeby poznać te osoby, którym towarzyszę. Tak, więc mi towarzyszysz naprawdę przy dziwnych sytuacjach. A opowiedz mi kiedy? Kiedy? Na początek dnia, no to wiadomo, to jest praca i ten taki pośpiech poranny. A potem popołudniami to jest i część ta właśnie ogrodowa i wyjścia ze znajomymi i znowu powrót do ogrodu i takie spacery właśnie zamykające dany dzień. Także w takich codziennych, normalnych sytuacjach, które dla innych są zaskakujące, bo jednak ten ogród i ten czas, który tam poświęcam i ta praca, którą tam wkładam, nie jest codziennością dla każdego. Zobaczyłam Ciebie, a właściwie Twój dół w prymie w Dali, jak opowiadałaś o Daliach i pomyślałam, nie mogę nie spytać Ciebie, jaki by Ci się marzył prym w Risku. Wiesz co, ja bym bardzo chciała, żeby było coś inspirowane i roślinnością, ale też która motywem... spada z nieba właśnie. Tak, właśnie, która spada z nieba, ale też motywem na przykład takich zwierząt jak pszczoły. Owadu, tak. Ale w ogóle myślę, że to jest fajny motyw, który można wykorzystać może nie tyle dosłownie, a fajnie wyglądałby na jakichś ubraniach. Myślałam, a w tych Daliach wiesz, że jest dużo robaków? Tak. Przyglądałam się im, bo w ogóle to był wzór chyba, od którego zafascynowałam się marką, bo on mi się gdzieś przebił właśnie w mediach społecznościowych i akurat dalie to są jedne z moich ulubionych kwiatów, najbardziej wymagające w sumie, ale najpiękniejsze i najwdzięczniejsze i obfitością swoją taką, ponad wszystkie kwiaty. Dlatego właśnie ten motyw się, jak gdyby od tego motywu zaczęła się moja przygoda z Wami. Czyli teraz pszczoły. Będziemy mieć niedługo motyle, ale pszczoły już chodziły za nami. Więc ciekawe, że mówisz pszczoły. A jeśli by to miały być rośliny? Rośliny. Ja jestem zakochana w tych wszystkich roślinach, które dają taką formę parasolu. Czyli na przykład dzika marchew. Jest aminek. One mają taką formę właśnie takiego parasolu. Dmuchawca. Coś jak dmuchawiec. Te rośliny bardzo mnie fascynują i wszystkie te takie dzikie, łąkowe, które są może nie do końca tak popularne w ogrodach, ale moim zdaniem to jest dzikie kwiaty zrobić. Tak, dzikie kwiaty. Bo my zrobiliśmy kiedyś te takie zawilce, takie robiliśmy, a dzikie ekstra. Zioła, nie? Takie coś z takim motywem. Zioła też, no? Mi się też kiedyś marzyły zioła. No. Super. A jakie są najpiękniejsze? Jakie by się nadały? Zioła? No ja bardzo kocham rozmaryn. Ja bardzo kocham bazylię i szałwie. I one są i ozdobne w sensie z liści, jak dla mnie, ale też ta forma, kiedy zaczynają kwitnąć, wabić właśnie te wszystkie zapylacze, bo to nie tylko pszczoły. Aż poczułam zapach w ogóle. Tak. Jest niesamowite. A opowiesz mi trochę o Twoim życiu odzieżowym, w sensie od urodzenia? Nie tylko to, co jest teraz, tylko jak się zmieniało, co pamiętasz z dzieciństwa, jakieś pierwsze wspomnienia, nie wiem, osoby, które Cię inspirowały, co mówiła Twoja mama albo nie wiem kto, przez wszystko i jak się kończy to, gdzie jesteś? Pierwsze moje wspomnienie odzieżowe to jest mniej więcej 3-4 lata. Dostałam, nie wiem w zasadzie skąd, sukienkę z krawatem. I dla mnie to było tak niesamowite, że sukienka może mieć krawat. I to była moja ukochana sukienka. Tak, doszyty krawat. I to była moja ukochana sukienka. I myślę, że od tego momentu zaczęło się we mnie to, że ja bardzo lubię odważne wzory, nieoczywiste połączenia.
I ta pierwsza sukienka z krawatem pociągnęła za się sobą to, że ja cały czas eksperymentowałam. To jest niesamowite, bo zawsze wszyscy mówią, że Polki są zachowawcze, a jesteś szóstą osobą, z którą dzisiaj rozmawiam. I tak? To jest szósta osoba, która mówiła, ja bardzo lubię odważne rzeczy, ja lubię eksperymentować. To się nie styka się ten stereotyp. No trochę tak. Ja myślę, że to też kwestia tego, że tutaj była taka fajna grupa dziewczyn, które są właśnie odważne, każda robi coś innego, ale temperamentnie jednak wszystkie są takimi przebojowymi dziewczynami, odważnymi, chcącymi eksperymentować. Ale prawda jest taka, że na pewno jest też grupa, która woli takie bardziej wyciszone tam tony, ale myślę, że przez całe nasze życie przewija się taki moment, że gdzieś tam jednak się mamy okazję z tym dotknąć i później to albo ciągniemy, albo szukamy wyciszamy, szukamy jakiejś bezpiecznej opcji. Czyli co się dzieje po sukience z krawatem? Po sukience... I czy masz ją do dziś? Niestety nie, bo moja mama bardzo lubiła porządki. No. I to jest właśnie ten ból, że nie mam tych takich ważnych pamiątek. Natomiast pamiątka została, pamiętam ją po dziś dzień. Następnie były eksperymenty. Ja zawsze byłam wysoka i ubrania, które były przeznaczone dla mojej grupy wiekowej, niestety na mnie nie pasowały. Więc to było wyciąganie z szafy mamy i babci. I miałam to szczęście, że moja babcia trochę szyła na maszynie, więc ona mi po prostu wszystko przerabiała pode mnie. Więc ja chodziłam tak naprawdę w ubraniach szytych na miarę. Szytych na miarę i osób starszych. Potem był okres buntu, byłam metalową. Ale starszych takich, że miałaś poczucie, że to nie jest twój styl? Nie, nie, bo one były dostosowywane. Okay. Czyli na przykład jak potrzebowałam czarnej spódnicy mini, bo nosiło się wtedy takie długie skarpetki za kolan, za kolanki, tak? Pamiętasz, jak? No. No właśnie. I do tego był obowiązek, trzeba było mieć krótką, ciemną spódnicę. Tak, pamiętam to. No. Więc nie było takiej spódnicy na mnie i moja mama wyciągnęła jakąś swoją. Moja babcia mi ją skróciła i jeszcze pamiętam, że miałam z przodu trzy kontrafałdy, więc to też była taka awangarda, bo takich spódnic nie było. Ale to fajnie, bo od początku miałaś to, że to ubranie się do ciebie dostosowało. Tak, tak, tak. Że to nie jest tak, że ono jest jedno na jedną okazję, tylko zawsze coś mogę z nim zrobić, nie? Może nawet nie tyle, że zawsze skrócić czy przerobić, ale pokombinować, coś podwiązać, użyć pasek, cokolwiek, albo agrafkę nawet, jak trzeba. I tak, i to był ten etap, a potem byłam metalową. Ekstra. Więc już w ogóle to był taki w miarę spokojny okres w moim życiu, no bo podstawą były glane i ramoneska. T-shirty, wiadomo, z ukochanymi zespołami muzycznymi. No, ale polowałam wtedy, pamiętam, długo na skórzane spodnie, które w końcu znalazłam w Lumpeksie. I nieważna była temperatura. Bo skórzane spodnie musiały być. Nie wiem, czy masz element przynależności do subkultury jakiejś? Nie, właśnie nigdy nie byłam w żadnej subkulturze, ale miałam bardzo dużo przyjaciół, którzy albo nosili się tak jak mówisz, albo trochę dekonstruowali te ubrania agrafkami. A nie wiem, czy to też nie szło w stronę punku. Tak. Ale bardzo pamiętam te ubrania. I pamiętam, bardzo chciałam mieć martensy, ale były niewygodne. Ale glany był jakby poziom dużo dalej niż... Tak. Ja glany z kolei miałam. Taka super rasowa. Miałam przez moment właśnie tak, że byłam bardzo wąsko w tej subkulturze, ale potem zaczęłam z niej trochę wychodzić i szukać ubrań, które mogłabym połączyć jednak, żeby ciągle być jak gdyby rozpoznawalna. I ile wtedy masz lat? Wtedy mam lat gdzieś 15 chyba. I co się dzieje dalej? Potem 16 lat i zaczynam eksperymentować, czyli dodawać sukienki. I to też są sukienki wyciągane z jakichś lumpeksów, bo musiały być długie, albo z sklepów indyjskich. Też to miałam, tak. Z dzwoneczkami. Pamiętam, potem zrobiliśmy w Risky no kolekcję z dzwoneczkami, bo ten dźwięk chodzenia. Tak, i jeszcze były takie wybarwiane, takie charakterystyczne plamy na tych sukienkach, nie? Były. No, to właśnie to był ten etap, że znowu te sklepy plus lumpeksy. A potem poznałam mojego męża i starałam się trochę ugrzecznić swój wizerunek, więc zaczęły wchodzić takie... bardzo skrajne w stosunku do subkultury. A czemu starałaś się ugrzecznić? Nie wiem, wiesz co, tak mi się wydaje, że to ta chyba taka pierwsza prawdziwa miłość. Bo to jest ten sam mąż, co teraz? Tak. No to nie jest dalej grzecznie. No nie jest grzeczne, ale ja chciałam jakoś tak właśnie bardziej chyba kobieco się poczuć może. O, tak, w ten sposób. I trochę się do niego jak gdyby dostosować.
Więc tamten okres wspominam, wiadomo, z sentymentem, ale jak patrzę na siebie, to siebie nie poznaję. I tak było przez chwilę. A potem już w zależności od tego, w jakim miejscu życia byłam, to albo musiałam łamać ten swój styl czymś bardziej eleganckim, żeby dostosować się na przykład do wymogów tam uczelni, czy później już pracy, ale zawsze tak jest, że przemycam coś szalonego. A teraz, muszę ten wątek męża. Tak. A teraz jak się ubierasz, to inaczej się, jak chcesz się podobać sobie, to są inne ubrania niż wtedy, kiedy masz w głowie, a dzisiaj chcesz się spodobać mężowi? Chyba już nie. Już nie, to się zlało z czasem. Tak, tak, to się zlało tak z czasem. Bo tak jest. No? Bo jak gdyby dostrzegłam to, że on nie oczekuje ode mnie tego, żebym była inna, że w zasadzie najważniejsze jest to, żebym ja się dobrze czuła, bo jeśli ja się dobrze czuję, tak, on też mnie fajnie odbiera. Najczęściej jest tak, że kobiety mają dużo wyobrażeń, co się podoba mężczyznom, próbujemy, a potem się okazuje, że najbardziej lubią luz. Tak, dokładnie. Jest to namęczone, w tych sukienkach jakichś. Tak, w takich dziwnych obcasach i w ogóle dodatkach. Nie, no naprawdę, zawsze z rozbawieniem, szczególnie jak jest moja siostra, wspominamy ten czas, kiedy ja zaczynałam spotykać się z moim mężem, jak ja wyglądałam w ogóle. A daj jakiś przykład? Jak ten, na przykład pofarbowałam włosy na czarno, nosiłam je oczywiście gładko zaczesane, z takimi wielkimi kołami, kolczykami, czarna bluzka oczywiście obcisła z dekoltem, czarna obcisła spodnie i do tego musiały być czerwone buty na odcinek. Ekstra, to super, ja też miałam taki moment czerwonych butów, pamiętam. Ja lubię czerwone buty teraz, też nawet mam klasyczne szpilki, ale wtedy to tak jak patrzę na siebie, to były takie mocno przerysowane takie, no. Teraz najlepiej czujesz? Teraz najlepiej się czuję w skórzanych kurtkach, czyli ta ramoneska ciągle została. Gdzieś tam krąży w żyłach. Bardzo lubię właśnie buty typu kowbojki. Lubię spódnice, lubię sukienki. Lubię dalej eksponować dekolt, ale dlatego, że polubiłam ten dekolt i w ogóle bardzo się dobrze czuję, odsłaniając go. I lubię zamaszystość i lubię wzory, lubię kolory i lubię próbować przede wszystkim. Nawet jeśli coś wydaje mi się, że może nie do końca na mnie leżeć, czy podobać mi się finalnie, wolę to spróbować i się o tym przekonać. Także nie mam żadnych zahamowań. Dzisiaj dziewczyny pokazywały mi różne opcje, ja po prostu każdą mogłabym ubrać i nosić. I byłabym, myślę, że dobrze bym się czuła. Na przykład ta sukienka, którą mam dzisiaj, pierwszym odruchu nie wybrałabym jej ze względu na golf, ale jednak przymierzyłam i okazało się, że pięknie, bardzo fajnie, no. Dlatego warto chyba próbować. Nawet coś, co nam się pozornie nie zrobimy wydaje. Taki neon na koniec, warto próbować. Tak. Albo nie uwierzysz, jak nie przymierzysz. O! A powiedz, jest coś, o co byś chciała mnie spytać? Ja bym chciała cię zapytać, czy marzysz o czymś, zupełnie nowym, co chciałabyś spróbować w swoim życiu? Odpoczywać. Odpoczywać. Nie, w kontekście riska, czy w ogóle czegoś innego? W ogóle, całego życia, o tak. Mam tam jakiś mały plan, tak? Ale on jest równoległy, a nie przecinający. Aha, rozumiem. A riskowo? Riskowo? O czym marzę? No ja bym marzę o tym, żeby co roku robić takie rzeczy, które sprawiają, że się ludzie dobrze czują, albo coś sobie myślą fajnego, albo myślą sobie, a to jest takie o mnie, albo takie dla mnie, albo no właśnie, tak jak ty miałaś z tymi daliami. To chyba bym chciała nie stracić tej czujności i umieć te historie takie opowiadać. A było coś takiego w risku, jakiś wzór, który początkowo chciałaś wprowadzić, ale jednak finalnie on nie trafił? Ze 100. A żałujesz jakiegoś z nich? Na papieczkach pamiętam, że z ptakami Warszawy tak było, że wszyscy mówili, żeby tego nie wprowadzać i one rok leżały. I coś się wydarzyło w szwalni, że nie przyjechała kolekcja. Coś się tam działo. I ja mówię, dobra, dajcie te wszystkie printy, których nie wprowadziliśmy. I pamiętam, były te różne. Mówię, dobra, to spróbujmy uszyć dzisiaj sukienkę, chyba Alicję, z tych ptaków Warszawy. No i uszyliśmy i one weszły chyba 8 modeli od razu po 2 miesiącach.
ale na przykład kwiaty polskie, nie, ty możesz nie kojarzyć tego wzoru, nasz najbardziej taki bestsellerowy wzór, który mieliśmy 5 lat, tam były właśnie zawilce, chabry, maki, dużo tych kwiatów i pamiętam, że jak je wprowadzaliśmy, to wszyscy mówili, że to się nie sprzeda, to nikt tego nie kupi. A to chyba zatowarowanie na 2 miesiące zeszło w 3 dni. Oj, no to szaleństwo. Często wprowadzam rzeczy, o których słyszę, że są bez sensu, albo czekają te rzeczy na jakiś swój czas. Na swój moment, nie? I czasami po prostu to musi trochę poleżeć. Bo my też nie robimy w ogóle rzeczy w trendach, tylko bardziej takie, no te sukienki będziesz mogła założyć za 20 lat, tak. Czy za 10, więc one czasami leżą. A chciałam jeszcze cię o jedną rzecz zapytać. Czy jakieś przełożenie na ubrania mają podróże? Czy w ogóle to jest tak, że... Jak była... podróżuję, to tak. Aha. Jak, tak, natomiast chyba to, że Riska podchwycał, nie wiem, New York Times, czy jakieś zachodnie edycje Vogue'a, wynika z tego, że my rzeczywiście bierzemy rzeczy takie, które możesz tylko tu zobaczyć, tylko tu jesteś w stanie zrobić, może jeszcze na Ukrainie, sukienkę w haft hrubieszowski, tylko tu jesteś w stanie zrobić, nie wiem, sukienkę, o właśnie, na przykład w kwiaty polskie, bo one w tym zestawie są tylko, tylko tu. Czy kiedyś zrobiliśmy taki wzór art terapii na bazie pamiątek powojennych, żydowskich, pomieszanych z warzywami, które są tutaj i to wszystko na takich materiałach charakterystycznych, namalowane technikami, jakimiś malowało kiedyś martwe natury. No i nie da się tych rzeczy zestawić w innych kraju, bo tutaj jest ta historia. Więc myślę, że to, że czy jak zrobiliśmy kolekcję trymandową, która była jakby przekrojem mody z czasów Trymanda, zrobioną, uszytej z szarego dresu, no to też było coś takiego, że tego nie mogłeś zrobić nigdzie indziej. I pewnie, pewnie bardziej jak gdzieś jadę, to jeszcze bardziej widzę inność naszą i jeszcze bardziej mi to wychodzi. Natomiast robiliśmy printy z Egonem Schiele albo coś takiego. To się zdarzało, że wychodziliśmy poza Polskę, ale rzeczywiście mnie najbardziej kręci, żeby coś wyciągnąć, co wszyscy to mijamy i nikt nie zwraca uwagi, jakie to jest ekstra. Wracam do ciebie. Powiedz mi, a kiedy ty się zajęłaś ogrodami? Tak na dobrą sprawę wystartowałam w momencie, kiedy zaczęła się pandemia, bo jestem dziewczyną z bloków. No tak jak ja. Tak. Ja jest brudna, a ty? Ja bożna. Okej. Ja jestem dziewczyną z bloku i nigdy nie miałam nawet babci na wsi, do której mogłabym pojechać na wakacje. Ja też nie. To jest... Także to jest zadziwiające w kontekście tego, co się później wydarzyło, ale myślę, że to jest z kolei takie powiązane, jak to moja koleżanka mówi, genu nie wydłubiesz. Moja babcia pochodzi z Podlasia i ona była bardzo związana z naturą i mieli swój ogród i myślę, że to gdzieś tam mnie odnalazło teraz, a zaczęło się od pandemii, miałam bardzo dużo wolnego czasu, bo byliśmy po prostu zamknięci i zaczęłam wychodzić do tego ogrodu i się przyglądać, właśnie patrzeć pod każdy kamień i sprawdzać, co tam się dzieje. Co pszczół. Tak, co u pszczół, czemu tutaj coś rośnie, czemu tu nie rośnie. I postanowiłam, że przełożę swoją energię właśnie na ogród. I tak się zaczęło, wkręciłam się na maksa. I teraz ten ogród już w ogóle nie wygląda tak jak te 3 lata temu, bo jest dość taki dziki, zarośnięty. I ja cały czas odnajduję miejsca, w których można, dziękuję, w których można by jeszcze coś dosadzić i zrobić taki wrażenie właśnie takiego malowniczego zakątka wciśniętego gdzieś pomiędzy domy. A jakbyś miała dać taką najlepszą radę dla kogoś, kto nic nie umie w ogród, a marzy o zrobieniu sobie ogrodu? Żeby dać sobie czas na poznanie tego ogrodu, tego swojego skrawka ziemi, żeby posprawdzać właśnie,
jak wieje wiatr, jak spaceruje słońce po danym ogrodzie, jaka ziemia jest w każdym miejscu, poprzyglądać się, co rośnie i nie wymagać od siebie i od tej ziemi, żeby szybko dała nam jakiś wspaniały efekt. To taka życiowa rada, do wszystkiego. W zasadzie tak, tak, bo myślę, że brakuje nam generalnie cierpliwości, że wszystko chcielibyśmy bardzo szybko osiągnąć, a ciężko nam się jest skupić i poświęcić czas na to, żeby coś głębiej poznać. A jak chodzi o ogród, no i życie też przy okazji, ten czas jest no, niezbędny. Nie da się tego przyspieszyć po prostu. Bo znaczy można spróbować, ale dużo niepotrzebnych porażek i znaczy może niepotrzebnych, dużo porażek nas czeka, które też na pewno coś uczą. Ale jednak warto powoli działać w tym temacie. A jak się rano ubierasz, to szybko czy wolno? Rano ja już mam wszystko gotowe. Naprawdę? Tak. Ty jesteś tą osobą, która szykuje dzień wcześniej. Tak, wszystko ekstra. Mam wyszykowane dzień wcześniej, do ubioru, do jedzenia, wszystko jest przygotowane. Jest stały kurs, ubieram i wychodzę. A jak, czym się kierujesz, wybierając te rzeczy poprzedniego dnia? Nastrojem, bo ja bardzo nie lubię planować bardzo do przodu, tylko raczej się skupiam z dnia na dzień i myślę o tym, jaki mam nastrój danego wieczoru i pewnie rano wybieram tak, żeby się czuć po prostu na drugi dzień komfortowo. Czasami mam ochotę, więc ubieram sukienkę i sobie robię jakiś kolorowy, szalony zestaw, a czasami potrzebuję po prostu takiego zwyklaka, który mi tylko zapewni poczucie komfortu i dopasuje mnie do danej sytuacji, która mnie czeka na następnego dnia. Czyli myślisz o scenariuszu, bo to ja też tak mam, że myślę o tym, co mam do zrobienia w domu, albo jaki jest scenariusz tego dnia, chcę, żeby on przebiegał i co mi w tym pomoże. Tak, tak, rozumiem, dokładnie. Że jest ten sam schemat. Tak, ale na przykład nie potrafisz się w związku z tym pakować na dłuższe wyjazdy? Za dużo biorę. Ja też. Totalnie za dużo, bo nie wiem... Właśnie, co się wydarzy, nie? I... Jak mam na dwa dni, to jestem w stanie z taką torebką małą wyjechać, a na dłuższy... Rozrasta się wszystko. No. Ja nienawidzę się pakować na dłużej, bo dla mnie to jest trudne, żeby przewidzieć, co ja za 4 dni będę chciała na siebie włożyć. I zawsze jest tego za dużo. Ze 3 opcje. Trzeba... tak. A masz jakieś takie ubrania, amulety? Ubrania, amulety, jedną sukienkę, jedną sukienkę od Was. A którą? O Jezu, jak fajnie, że od Was. Tak, z amuletami właśnie. Był taki... Musiulek, takie przynosi szczęście. Tak. I to jest właśnie ona sukienka... Ona się właśnie z tego wzięła. No? Właśnie sukienka, która mi towarzyszyła w pierwszych chwilach w nowej pracy. I teraz jest tak, że jak chcę się poczuć tak jak tego pierwszego dnia, czyli potrzebuję wsparcia, klepnięcia po ramieniu, ale też takiej energii, że wchodzę w coś na nowo i z taką inną, świeżą energią, to właśnie ona zawsze wkracza do akcji i się czuję właśnie super. A oprócz tej sukienki, myślę, że właśnie buty kowbojki, które dają mi takie poczucie... Chód one też tak, dają. Tak, specyficzny sposób chodzenia. I automatycznie czuję się pewniejsza. I tak twardo stąpająca po ziemi. I także nic mi tu nie podskoczy. Nikt. A czy jest coś, o co ja nie wiem, że cię spytać, warto? A warto w kontekście ubrań? Wiesz co? Nie wiem. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Może jakieś dziwactwa odzieżowe, albo mądrości, albo przeżycia, o które mogłabym cię spytać. Wiesz co, bardzo dużo ci w sumie opowiedziałam o całej mojej drodze i tam było kilka takich smaczków. Ale czy jeszcze coś odzieżowego? Zaskoczyłaś mnie bardzo, nie wiem. To może czy może ja powinnam zadać ci albo takie pytanie, którego nie zadałam, a dotyczy odzieży, ubrania, stylu, pytanie. Mody. O co powinnam cię zapytać, a cię jeszcze nie zapytałam? Nie, pewnie taką rzeczą dziwną jest to, że ja chodziłam całe lato tylko w czerni, a non stop wymyślałam nowe printy. Aha.
Ale teraz je noszę. W sensie i na przykład wyszukuję gdzieś jakąś sukienkę, którą dawno temu wymyśliłam w jakiś print, ale jej nie mam, a teraz bym chciała. Aha. Ale tak to nie. A masz jakiś kolor, którego nie założysz? Kolor, którego nie założę. W ogóle... Nie, mam takie kolory, co bardzo lubię. To jest czerwień i czerń. I rzeczywiście, i pantera. Ojej, tak, pantera to, jest. Pantera naprawdę to jest... Uważam, że nigdy nie jest za mało pantery. Tak. I to są pewnie te trzy rzeczy, w których cokolwiek to będzie, to ja się czuję bardzo sobą. A wszystkie inne opcje... Ale na przykład pamiętam, jak założyłam pierwszy raz tę sukienkę w tym hafcie, to też miałam takie, że nie wiedziałam, że to też jestem ja. Że masz czasami tak, że zakładasz i sobie myślisz, o nie, to tak. Totalnie jest o mnie, a myślałam, że to robię dla innych, a to jest też dla mnie. Więc ten z tym printem to mam, ale pantera, czerwień to jest coś, że... A inne to mogą być tylko dni. Nie, że dziś rzeczywiście może jestem różowa, ale potem 100 dni już nie. No właśnie ja chyba mam tak z takim limonkowym kolorem. Nie wiem, czy bym go... Znaczy ubrałabym. Tak. Ja też nie mogę za bardzo. Spróbować bym spróbowała, ale myślę, że to mógłby być ten kolor, w którym nie czułabym się, nie czułabym się dobrze. A kojarzysz jakieś takie zakazy, które słyszałaś w życiu na temat ubrań, z których albo się wyzwoliłaś? Bo my mamy dużo takich typów, nie można brąz z czernią, sukienkę przypasować do butów, nie wiem, dziewczyna nie może czegoś tam, albo coś tam musi. Takie, które słyszałaś i musiałaś się porzucić, albo które od początku cię tylko bunt rodziły? Musiałam się, że tak powiem, wyleczyć z tego, że na przykład mi coś nie pasuje ze względu na moją figurę. Jestem wysoka, więc niekoniecznie dobrze wyglądam w, powiedzmy, takiej mini. Tak, że ona się robi bluzką. Ja bardzo dużo znam praw na temat niskich, bo wysoka, ja nisko, to no, ekstra. No. Więc każda z nas ma tam jakieś tam te swoje właśnie doświadczenia. Ja, skoro jestem wysoka, nie mogę chodzić w butach na obcasie. I był taki moment, że ja jak gdyby podświadomie wybierałam na spółek w sklepie obuwniczym buty o największych obcasach i w nich chodziłam. To ekstra. No. I nieważne było, że była zima, było ślisko, a ja miałam szpilkę, która miała ponad 10 cm. Chodziłam w tym. Więc raczej mam taki... Z przekorą. Ale było tak, że na przykład musiałam się też, wiadomo, nauczyć zaakceptować swoje ciało i dojrzeć do tego, żeby na przykład teraz nosić sukienki z dekoltem. Co wcześniej było tak trochę, no, nie do pomyślenia dla mnie. Ale że się czułaś taka wyeksponowana? Tak, tak, że to nie przystoi, że... Ja też tak miałam dużo lat, że nie... Że się nie powinno tak... W sumie w tym roku zaczęłam nosić. Przedtem też miałam tak, że coś mnie tam zatrzymywało. Aha, a ja to już 3 lata, 4 lata. W sumie zauważyłam, że nie jest to tak najgorzej. Dlaczego mam nie nosić? A poza tym ja nie mam z tym problemu. To ktoś ma problem z dekoltem i to jest jego problem, więc dlaczego mam się nim przejmować, skoro ja się dobrze z tym czuję? Chcę poradzić. No. A ostatnie pytanie, a w czym, co z tych rzeczy, co masz z riska, bo powiedziałaś o tym, co przynosi ci szczęście, powiedziałaś od czego się zaczęło, czyli owiedliśmy cię daliami. Tak, tak. A w czym się czujesz tak najbardziej sobą? Że w ciemno możesz to założyć i to masz no, takie... No, panterka. No, panterze. A w czym? Wiesz co, sukienka, marynarka, naprawdę wszystko. A najpierw sukienka z marynarką i to jest coś, co po prostu... No to jest o mnie. Team Pantera. Tak, Team Pantera, dokładnie. Dziękujemy, Team Pantera. Dziękuję ci bardzo. Tak, dziękuję.